Czy rzeczywistość, w której żyjemy, jest jedynym istniejącym wymiarem, czy też wiele różnych wymiarów przenika się wzajemnie, wpływa na siebie i sprawia, iż nasze umysły czasem złapane zostają w sferę funkcjonującą na ich granicach? Czy alternatywne rzeczywistości mogą współistnieć? Efekt Mandeli zdaje się to potwierdzać. Na początek trochę teorii. Czym jest efekt Mandeli? Nazwa tego zjawiska pochodzi od nazwiska słynnego polityka Nelsona Mandeli, który zmarł w 2013 roku, choć niektórzy ludzie twierdzą, iż pamiętają, że zmarł w więzieniu w latach 80. XX wieku. O efekcie Mandeli mówimy wówczas, gdy większa grupa osób pamięta coś, co nie miało nigdy miejsca, lub wspomina to inaczej, niż było to w rzeczywistości. Dotyczy to również postrzegania obrazów, symboli, a nawet znajomości tekstów piosenek. Teraz parę przykładów. Jedna z najsłynniejszych marek sportowych to Adidas. Jednak wiele osób nazwę tę zapisuje Addidas. Niektóre osoby twierdzą, iż matka Teresa z Kalkuty została kanonizowana w latach 90. zaraz po swojej śmierci przez papieża Jana Pawła II, podczas gdy w rzeczywistości do jej kanonizacji doszło we wrześniu 2016 roku. Bardzo duża liczba osób na świecie przytacza następujące słowa wypowiedziane w kultowej scenie Gwiezdnych Wojen Imperium kontrataku. Słowa te wypowiedziane były przez Dartha Vadera w stronę Luke'a Skywalkera. Luke. I am your father. Choć powinno być no. I am your father. Przykładów efektu Mandeli można doszukiwać się również w Polsce. Przy różnych okazjach zdarza się nam śpiewać hymn Polski Mazurek Dąbrowskiego. Choć jego tekst wskazuje na to, że jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, wiele osób odśpiewuje, póki my żyjemy. Innym przykładem może być cytat z filmu Psy Władysława Pasikowskiego. Tak się składa, że słynne co ty wiesz o zabijaniu? Nigdy w filmie nie padło. Czym może być spowodowany efekt Mandeli? Czy możliwe jest, iż niektórzy ludzie funkcjonują na granicy kilku rzeczywistości? Istnieje kilka teorii próbujących wyjaśnić, czym spowodowany jest efekt Mandeli. W niektórych przypadkach może chodzić po prostu o zaburzenia pamięci. Umysł ludzki ma ograniczone możliwości pamięciowe, więc niemożliwym jest magazynowanie w nim wszystkich wspomnień z naszego życia. Innym wyjaśnieniem mogą być błędy ludzkie. W 1948 roku, podczas wyborów w Stanach Zjednoczonych, w których wygrał Harry Truman, jedna z gazet omyłkowo zamieściła informację, iż wygrał jego przeciwnik Thomas Dewey. U wielu osób mogło to wywołać błędne przekonanie, iż to Dewey w rzeczywistości wygrał te wybory, a podyktowane to było tylko błędną informacją. Media mogą również umyślnie kreować wiadomości, pozwalające im manipulować społeczeństwem. W ten sposób mogą wpływać na utrwalanie błędnych wspomnień u pewnej grupy odbiorców. Istnieją również teorie, które sugerują, iż efekt Mandeli jest znacznie bardziej ciekawy i związany jest z podróżami w czasie. W jaki sposób mogłoby mieć to miejsce? Cóż, być może ludzie doświadczający tego zjawiska kiedyś w przeszłości na krótką chwilę przesunęli się w czasie w przyszłość. Powiedzmy, że to stało się z osobami, które twierdzą, że Nelson Mandela zmarł w 2013 roku. Być może oglądając telewizję w 1999 roku, prześlizgnęli się w jakiś sposób do 2013 roku i widzieli pogrzeb Mandeli w telewizji. Być może sekundę później wrócili do 1999 roku. W umysłach tych osób zostało wspomnienie o śmierci Mandeli. Po tym incydencie osoby wracają do normalnego życia. Nie myślą o pogrzebie Nelsona Mandeli do dnia, kiedy widzą go w telewizji i nie jest martwy. Myślą wtedy, co do i wiedzą, że byli w błędzie. Gdyż nie ma to sensu, ponieważ wspomnienie to było bardzo dokładne. Następnie wiele lat później ludzie ci odkrywają, iż inne osoby posiadają takie samo wspomnienie o Mandeli. Wszystko to może zostać wyjaśnione podróżami w czasie, których ludzie nawet nie odnotowują. Oprócz teorii łączącej efekt Mandeli z podróżami w czasie, istnieje również koncepcja mówiąca o tym, iż jest on wywołany przenikaniem się alternatywnych rzeczywistości. Popularna teoria mówi, iż Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN spowodowała wyłam w rzeczywistości podczas uruchomienia Wielkiego Zderzacza Hadronów w 2008 roku. Niektóre osoby uważają, iż w wyniku tego zdarzenia następują nieustanne skoki pomiędzy alternatywnymi wszechświatami. Ludzie co jakiś czas podróżują pomiędzy tymi rzeczywistościami i powracają do ich pierwotnego wymiaru z jakimś wspomnieniem, które nie jest zgodne z ogólnym wyobrażeniem o danym wydarzeniu. Takie chwilowe podróże pomiędzy równoległymi rzeczywistościami
rzeczywistościami nie trwają na tyle długo, by nasza percepcja mogła je odnotować. Lecz z drugiej strony, nasz umysł rejestruje w alternatywnym wymiarze pewne zdarzenie, które tam się wydarzyło, zaś następnie zostaje ono utrwalone w naszej pamięci. Jak waszym zdaniem wygląda najbardziej znana postać z wytwórni Walta Disneya, myszka Mickey? Wiele osób odpowie, iż ubrana jest w czerwone spodenki, szelki i żółte buty. Jednak szelki nigdy nie stanowiły elementu jej ubioru. Właśnie na tym polega efekt Mandeli. Czy wam też zdarzyło się doświadczyć tego niesamowitego efektu? Czy posiadacie jakieś wspomnienie na temat jakiegoś wydarzenia, które przez wszystkich wokół zostało inaczej zapamiętane? Jakie znacie inne przykłady efektu Mandeli? Podzielcie się z nimi w komentarzach poniżej. Jak zawsze zachęcam do otwarcia własnego umysłu na otaczające nas niezwykłe zjawiska i nieustannego poszukiwania prawdy. We'll be right back.